Czemu mój kocioł bierze tyle gazu, a w domu jest dalej zimno? Taktowanie. Co to jest i jak temu zaradzić? Dla zobrazowania sytuacji wyobraźmy sobie, że mamy samolot, który, żeby oderwać się z ziemi, na początek musi odpalić silniki na maksa, żeby na pasie startowym na tyle się rozpędzić, żeby móc oderwać się od ziemi. Później oczywiście silniki można trochę ściągnąć z nich moc, natomiast na samym początku faktycznie trzeba dać ogień po prostu. I bardzo podobna sytuacja jest w przypadku kotłów grzewczych, kotłów kondensacyjnych, że moc startowa, czyli ten moment odpalenia, wymaga od kotła rozkręcenia się na dużo wyższą moc, z której później będziemy schodzić. Z czego to wynika? Chodzi o to, że zimny komin stawia inny opór dla powietrza niż kiedy już jest rozgrzany. Więc na sam początek trzeba po prostu pokonać te opory i dopiero kiedy już ustabilizuje się proces spalania, można redukować moc. W przypadku kotłów Bismana ten czas rozruchu jest około 10-15 sekund w zależności od modelu i moc, przy jakiej on startuje, to jest w przypadku starszych kotów to jest około 70% mocy znamionowej. W przypadku nowszych, jeżeli dobrze zauważyłem przy ostatnim przeglądzie, to jest około 40%. Czyli w przypadku starych Vitodensów 100 to było 20 kW tego strzału. W przypadku nowych Vitodensów no to mamy 40% z 25, czyli jakieś 11 kW, 10-11 kW, czyli jest już dużo lepiej, natomiast dalej mamy 10 kW mocy, którą trzeba gdzieś na początek odebrać. Jeżeli pas startowy, czyli jakby zdolność naszej instalacji do przyjęcia tego ciepła jest za mała i nasz kocioł nie jest w stanie się, znaczy rozpędza się, ale jakby za szybko mu wzrasta temperatura, to po prostu musi się wyłączyć, bo stwierdza, ja już zrobiłem swoją robotę, no bo zagrzałem instalację, temperatura z 20 stopni wzrosła mi na tyle, na ile użytkownik chciał, do tych 30, a nawet do 40, więc ja już się muszę wyłączyć, no bo już przecież zagrzałem. Ale w zasadzie on tylko zagrzał kawałek wody, bo po prostu instalacja nie chce przyjąć tego strzału ciepła. W momencie, kiedy kocioł się wyłącza, zimna woda wraca z instalacji, no bo przez 10 sekund, umówmy się, no my nie zagrzejemy za dużo tej wody. Ile? Litry, 2, 3, a kolejne litry, które będą wracać z instalacji, będą chłodne, wychładzają kocioł. Kocioł stwierdza, o cholera, znowu mamy chłodno, więc znowu się włączamy. U Bismana mniej więcej czas przestoju pomiędzy startami to jest około 4 minuty, ale to też w zależności od modelu i sytuacji. No i tak co 4 minuty nasz kocioł będzie startować, na 10 sekund będzie się włączać, później wyłączać i w domu mamy zimno, rachunki są wysokie i o co tu kaman i co można z tym zrobić. W przypadku, kiedy taka sytuacja występuje w mniejszym lub większym stopniu, pierwszą rzeczą, którą możemy zrobić, to sprawdzić, czy jeżeli odkręcimy wszystkie grzejniki, otworzymy wszystkie pętle w instalacji podłogowej, czy kocioł zacznie już normalnie pracować, czyli jak się włączy i przynajmniej przepracuje tą minutę, to i tak już jest coś, bo w małych mieszkaniach czy w nowoczesnych domach, gdzie ten pobór mocy cieplnej jest naprawdę mały, no trudno będzie, żeby kocioł pracował cały czas. No, jeżeli dom nowoczesny ma zapotrzebowanie 6 kW, a kocioł ma moc minimalną 3 kW, a te 6 kW jest przy minus 20, to przy 10 stopniach no, to nie może pracować długo, no bo po prostu nie ma gdzie tego ciepła oddać. Ale zupełnie inaczej pracuje kocioł, kiedy pracuje 10 sekund, a kiedy pracuje 60 sekund. Już tak jest 6 razy lepiej, więc powiedzmy, jeżeli pracuje minutę, dwie, to jest już tak znośnie. Wiadomo, lepiej byłoby, żeby pracował dłużej, ale powiedzmy, mówimy tutaj o sytuacjach, gdzie faktycznie to jest włącz i wyłącz, włącz i wyłącz i tak cały czas. Więc otwieramy wszystkie zawory i patrzymy, co się dzieje. Jeżeli dalej sytuacja jest taka sama, to sprawdzamy filtr na powrocie. Jest to element, który ogranicza przepływ, jeżeli jest bardzo brudny. Jak na zdjęciu chociażby tutaj, to on nie może przepuszczać wody i on po prostu hamuje przepływ. Natomiast jeżeli filtr mamy czysty i dalej jest ta sytuacja, no to trzeba brnąć dalej. I tutaj już jest możliwości więcej. Bo może być albo zakamieniony wymiennik pierwotny w kotle, czyli to miejsce, gdzie
spaliny oddają ciepło do wody. Jeżeli w tych niewielkich przestrzeniach, w rurkach wytworzy się kamień i zatka, albo zmniejszy przepływ dostatecznie dużo, no to też mamy tą sytuację. W skrajnym przypadku może być tak, że w kotle jest w porządku, field jest czysty, no a problem jest na instalacji. Bo na przykład wyszło, że 16 PEX wystarczy, żeby dostarczyć ciepło do instalacji. Owszem, z wyliczeń wynika, że wystarczy, ale właśnie nie zapewni tego przepływu na ten proces rozruchu. Tutaj rozwiązaniem sytuacji może być zamontowanie sprzęgła hydraulicznego czy bufora, o którym wspominałem tutaj, albo po prostu przeróbka już całej instalacji tak, żeby właśnie zapewnić odbiór na te pierwsze 10 sekund pracy czy pierwsze 15 sekund pracy kotła. I niestety, jeżeli nic się nie da, no to albo właśnie bufor, albo przeróbka instalacji, co już niestety wiąże się z kosztami. Ale zacząłbym, tak jak powiedziałem, filtr, sprawdzić kocioł, a na samym początku po prostu otworzyć wszystko i zobaczyć, jak to działa. Co można by jeszcze tu powiedzieć? Zdarza się jeszcze sytuacja, że kocioł nam taktuje tylko na ciepłej wodzie użytkowej, natomiast na ogrzewaniu już tej sytuacji nie ma. Jeżeli mamy dokładnie taką sytuację, czyli grzejniki grzeją, nie ma problemu, chcemy mieć ciepłą wodę, kocioł się wykrzacza i mamy falującą ciepłą wodę, to wtedy najprawdopodobniej mamy zakamieniony wymiennik płytowy w kotle, który grzeje ciepłą wodę. I tu akurat już jest w miarę proste rozwiązanie, wystarczy go odkamienić. Także ten materiał dotyczy stricte problemu związanego z taktowaniem na centralnym. W przypadku ogrzewania ciepłej wody, tam sytuacja jest prostsza, bo to się zdarza bardzo często, że brud z instalacji, kamień, który się odkłada w komorze spalania, trafia do wymiennika płytowego, zatyka się, no i nie chce grzać, no bo woda za wolno przepływa przez wymiennik, czyli nie leci do kranu, a kocioł się przegrzewa, no bo jak nie przepływa przez niego woda, no to trudno, żeby się wychładzał. To tyle w dzisiejszym materiale. Ja Ci serdecznie dziękuję za uwagę. Jeżeli doceniasz moją pracę, to zostaw lajka, zasubskrybuj kanał, a my słyszymy się w kolejnym materiale. Cześć!